Słuchajcie, będę tutaj to trzymał, jedno z drugim. I uwaga, dajemy trochę ciśnienia. Witajcie na kanale Przystanek Kemping. Słuchajcie, końcówka listopada, a to oznacza, że zaczynają się przymrozki nocne. No i jeszcze dzisiaj w nocy nie było zupełnie mroźno, tak było blisko zera, więc muszę dzisiaj wypompować, pozbyć się wody z przyczepy. W tym celu zanurkuję za chwileczkę do łóżka, tam jest zbiornik, wyciągnę korek. Następnie podłączę kompresor. Czy mi się to uda? Zostańcie ze mną i trzymajcie kciuki. Jeśli macie jakieś uwagi do tego, co robię, co można by było robić inaczej, lepiej, albo macie jeszcze lepszy na to patent, koniecznie dajcie znać w komentarzu. Słuchajcie, tam na dole w tapczanie jest zbiornik. Zbiornik, proszę bardzo, tutaj go widzimy. No i teraz tak, do zbiornika wchodzi pompka. Tutaj tym wężem przepompowuje dalej wodę, tutaj jest zasilana. Możemy zajrzeć, zobaczymy, co tutaj słychać w pompce. O, oto i pompka. I sobie tutaj leży i poczeka. Muszę się dostać tutaj do tego otworu, odkręcić go. Czy coś tu widzicie w środku? O właśnie, tam jest taki korek na dnie. Może Wam się uda zobaczyć moją rękę, która tam nurkuje. Jest ręka i proszę bardzo. Odkręcam, lodowata woda. I wszystko sobie teraz ładnie leci pod przyczepę. Mała poprawka, słuchajcie, odkręciłem tylko uchwyt od korka, a nie korek. Jeszcze raz wkręcam korek. Dociskając go, złapię gwint, a teraz... Dobra, korek jest wyciągany, nie jest odkręcany. Także woda sobie leci, leci, leci. Tak wygląda cały ten zestaw pompki po rozmontowaniu. Tutaj odczepiłem ten gumowy wąż w tym miejscu. Chciałem to zrobić tutaj, ale bardzo ciężko siedzi. Tak samo tutaj jest opaska zaciskowa, też mi się nie udało. W związku z tym na tym połączeniu, na tym kolanku. No to tak, tu jest taka listwa plastikowa. Musimy ją rozsunąć. I co mi się podoba? Producent przewidział, że będę chciał to rozszczepić, odczepić, rozłączyć, przepraszam, rozłączyć na zimę. I zastosował tutaj takie szybko złączki, kosteczki. Mamy niebieski, wyskoczył, wyskoczył. I brązowy. O, kurczę, fajnie, naprawdę. Ta całkiem niezłej jakości ta szybko złączka. Bardzo ładnie to odskoczyło. Bez zbędnego tutaj oporu. Wysunę tutaj ten kabel. Prace elektryczne zakończone. Podano, podano do stołu. Także pompka leci do domu. Korek jak zbiornik troszeczkę tam przeschnie. Zamontuję z powrotem, żeby jakieś robactwo nie wlazło z ogrodu do przyczepy do środka. Słuchajcie, czy macie jakiś pomysł? Nie wiem, czymś powinno się taki zbiornik wyczyścić, wyjąć na zimę. Ja mam zawsze jakąś taką, nie wiem, poczucie, że coś tam się zalęgnie, jakieś będą glony, coś będzie nieprzyjemnego. I przechodzimy do drugiego tapczanu. Także tutaj jeszcze wrócimy, słuchajcie. Idziemy, idziemy. Także to, jak widzicie, karawanik wymaga niezłej gimnastyki. Z jednego łóżka do drugiego. I tutaj, zobaczcie, co nas tutaj czeka w drugim tapczanie. Tu mamy trzy takie zaworki. Więc te trzy zaworki też odkręcę. Odkręcamy. Jeden. Dwa. Niech sobie tam wszystko, co trzeba, wyleci. Tu przy okazji Wam od razu coś opowiem. Słuchajcie, obok, jak kręcę tymi zaworkami, tutaj mieści się uchwyt na filtr. No, tutaj powinien być filtr. Zresztą producent Knaus tak się reklamuje, że dostarcza do przyczep od razu na początku filtr. My ten filtr mamy, ale dlaczego go nie używamy? Bo słuchajcie, okazuje się, że no tak jak każdy filtr, trzeba go wymieniać regularnie. To chyba jest zalecane nawet co pół roku. Ale taki filtr kosztuje chyba 100 euro nowy. Dlatego no, zostawiamy go na lepsze czasy. Jak mam wydawać 100 euro co pół roku na to, żeby mieć czystą wodę, a jak już filtr zamontuję, to już pójdzie tutaj, wiecie, trzeba będzie usunąć ten wężyk, więc no na razie wodę filtrujemy sobie w dzbanku, taką do picia. Natomiast w przyczepie nie korzystamy z filtra, chociaż jest taka możliwość, może się znajdzie kiedyś jakiś tańszy zamiennik, coś wymyślimy, na razie nie było czasu. A ja zauważyłem, że tutaj za trumą też się kryje jakiś zaworek. Słuchajcie, jako że mi bardzo zależy, żeby właśnie głównie w tym urządzeniu nie została woda, bo baterie przeżyją albo no w razie czego nie są aż tak drogie w naprawie jak taka właśnie truma, więc myślę, że tutaj też muszę spuścić tą wodę. Jestem ciekaw, czy tutaj dużo wody zostało. Bo nic nie słyszę. Ok, zaworki rozkręcone, resztki wody powinny wylecieć na ogród. Idę to sprawdzić. Proszę bardzo, słuchajcie, jak leci.
Widzę na kamerze, jakieś kropeczki są, czymś was tutaj pomoczyłem, wycieramy. O, już powinno być lepiej. Słuchajcie, także woda sobie poleciała najpierw z dużego zbiornika, teraz leci z tych małych tutaj przewodów. Leci. A w tym czasie ja przygotuję kompresor, bo spróbuję wodę jeszcze wypompować. Także za chwileczkę te zaworki zakręcę, już nie będę wam tego pokazywał. No dobra, słuchajcie, to zakręciłem te zaworki, które tutaj się mieszczą. Tam leży rozmontowany zestaw, a tu już możecie zobaczyć, że coś przygotowałem. Tak, ten wąż pneumatyczny prowadzi mnie do tej oto tutaj strasznej maszyny, którą troszeczkę którą tutaj podpompujemy. Zostawiamy tak otwarte baterie. Łazienka też otwarta. Tu prysznic chyba też otworzę i Olę właśnie poproszę, żeby tutaj trzymała tą słuchawkę do umywalki, żebym czegoś nie polał. Nie wiem tylko, jak wygląda kwestia ze spłuczką, bo spłuczka też jest spięta w ten obwód. Ale skoro już pompkę mam rozłączoną, to nic tutaj nie działa. Taką końcówkę znalazłem. Ona chyba bardziej służy do jakichś takich zabawek pompowanych. I to, jak zauważyłem, bo mam wiele tutaj różnych końcówek, to będzie idealnie, znaczy tak myślę, wpasuje mi się tutaj. Ja tak to widzę, słuchajcie, będę tutaj to trzymał, jedno z drugim. I uwaga, dajemy trochę ciśnienia. Pokaż, czy leci. Wydawało się, że to, że spuszczenie wody załatwia temat. No, jak się okazuje, nie. Leci jeszcze troszeczkę ciurka. Dziękuję Państwu za uwagę. A teraz bierzemy się za akumulator. Też nie może zostać na zimę. Etap wodkan jest za mną. Jestem przygotowany do zimy. Przyczepa jest przygotowana do zimy. Czy ja to się jeszcze okaże? Słuchajcie, no jak widzieliście, wydawałoby się, że woda spuszczona przez te wszystkie zaworki powinien być już spokój, a jednak nie. Po podłączeniu kompresora troszeczkę wyleciało jej z kranu. Teraz ostatni etap takich moich tutaj prac przedzimowych, przed pierwszym przymrozkiem, czyli chcę wykręcić akumulator. Śrubokręt krzyżowy już gotowy, teraz muszę zanurkować do siedziska. Tutaj pode mną, słuchajcie, zajrzymy do środka. Tutaj jest główny wyłącznik prądu akumulatora, taki specjalny wyłączony, czyli zasilanie z akumulatora jest odłączone. Teraz będę musiał tylko poodkręcać tutaj te śruby zabezpieczające pokrywę. Ja jestem praworęczny, ale zobaczcie, czego to się nie robi dla naszych kochanych widzów, czyli dla was. Poświęcam się i kręcę lewą ręką, dobra? Spadowarka, która podtrzymuje napięcie i doładowuje akumulator żelowy, który znajduje się pod tą pokrywą. Co to będzie za akumulator? To będzie niespodzianka. No, uwaga. Pewnie, że będzie haczyło. Więc jak mam wyjąć akumulator na zimę, skoro jest tak zabudowany, że nie chcę tutaj... O, udało się. Czekajcie, jest. Nie, coś tutaj się zahaczyło. Dobra, tym się zajmę za chwilę, bo widzę, że ona tutaj, ona tak fajnie przebiegała po całości, była wciśnięta. Wyłączyłem z gniazdka ładowarkę, że już się nie ładuje. No i wracamy. Gdybym zaczął od klemy dodatniej, łapię za klucz, tak? I przez przypadek, wyobraźmy sobie, dotknąłbym nawet tutaj tego elementu włącznika, na czegokolwiek, co by było spięte z masą, tak? Na przykład, gdyby ta obudowa była metalowa. Coś innego jeszcze. Co mogłoby się stać? No właśnie, plus z minusem. Nastąpiłoby zamknięcie obwodu. Mogłoby dojść do zwarcia lub jakiejś innej niekorzystnej tutaj sytuacji. Może elektrycy, fachowcy mnie poprawią. Okej, okay, więc no z tym plusem nie byłoby to bezpieczne. Tak mi się wydaje. A teraz przejdźmy do minusa. Słuchajcie, no dobra, no to biorę w takim razie, odkręcę klemę z minusem. Jeśli minus przez przypadek dotknę z jakąś masą, no właśnie, to nic się nie stanie. Z minusa do minusa przecież prąd nie popłynie. Ok? No to mogę odkręcić. I w tym momencie, jeżeli zdejmę tę klemę na minusie, znowu kręcę lewą ręką i nie wiem, co robię. Dobra. Jeszcze patrzę tutaj przez ten mały wizjer kamerki GoPro. Nigdy nie kładziemy nic na akumulator. Absolutnie nigdy. Dlaczego? Bo gdyby ten klucz był dłuższy, przez przypadek mógłbym go położyć, złączyłby plus z minusem i nieszczęście gotowe. Jeśli robię coś źle, od razu proszę mnie zaatakować w komentarzach. Nie mamy minus rozłączony, więc teraz nawet gdyby coś się wydarzyło, gdzieś bym czymś dotknął, nie ma już tutaj żadnego zagrożenia, bo akumulator jest rozłączony. Teraz będzie najciekawsza rzecz. Czy ja go tutaj wyjmę? Bo mi przecież przeszkadza ten element. To będzie grubszy temat. Jego wysokość
Jego wysokość, bateria, herbu, akumulator. Nie chcę wyjść. Myślałem, że z akumulatorem to będzie 5 minut, a z wodą będę się dłużej męczył. Wyszło dokładnie odwrotnie. Słuchajcie, z wodą poszło całkiem sprawnie, bo końcówki, które są tutaj w tych krętach, to są oczywiście takie gwiazdki, czyli torksy. No więc dobra, to ja sobie tutaj odkręcam to. Muszę się pozbyć tutaj tej rozpórki. A może macie jakiś pomysł, jak tutaj tą rozpórkę zautomatyzować? Można jakiś zawias? Nie wiem, jakby to zrobić. Wyciągam sklejkę. O, zobaczcie, ona tutaj miała nawet taki frez, że się tak zapierała, żeby nie podskakiwała do góry. Także o, widzicie, ta kuwetka pełni bardzo ważną rolę, ponieważ mieszczą się w niej wkręty, sklejka, no i łapiemy akumulator. O, już nic go nie trzyma. Max. Charakterystyka napięć. Nawet ma polski opis. Praca cykliczna, stan czuwania. No dobra, to akumulator biorę do domu. Dajcie znać, jak Wy zabezpieczacie przyczepę na zimę. Czy warto w ogóle zadawać sobie tyle trudu z tym kompresorem? Może wcale nie jest to potrzebne? Może przesadzam? Dajcie znać. Cześć!